Czyli tu teraz mieszkasz? Tak. Tutaj. Nie, stary. Jesteś, kurwa, nadal w areszcie. A, powinienem być. Powinienem. Wiesz, że jeżeli coś teraz zrobisz, to pójdziesz siedzieć, kurwa, na 30 pierdolonych lat. Wiesz, sytuacja wygląda następująco. Troszeczkę nakłamałem, troszeczkę popracowałem. No i powiedziałem, że będę zajmował się grządkami, patrz. Kurwa, a gdzie Logan? Logan pojechał słuchać. Logan pojechał z Felipe, z Edim i z Bobim robić, kurwa, napady. Pokaż go. Gdzie? A co gdzie? Gdzie jest, kurwa, kapuczyny? Czemu nie ma go tu w celi? Był wczoraj, a dzisiaj go nie ma. Ja nie wiem. Nie mam pojęcia. Co zajebał Quita, kurwa? Rozpłynął się? Kurwa, masz mi powiedzieć, gdzie jest cappuccino. Albo zostanie bana, kurwa. Do końca życia. I co? Co? Te wszystkie jego dupy? W tym ta na plakacie? Takie fajne, co? Z Instagrama. Tylko i to wyłącznie to mu zawsze było w głowie. Masz mi powiedzieć, gdzie jest cappuccino. Już! Mów! Szanowni Państwo, witamy bardzo serdecznie. Z nami dzisiaj szef polskiego gangu Charlie Espresso. Witamy Pana bardzo serdecznie w naszym studiu. Dziękujemy za przyjście. Witam. Ja jestem zdruzgotany tym, że mnie tu zaprosiliście dopiero teraz. Dopiero kiedy wyszedłem z więzienia za, kurwa, 5 kg marihuany. A powinniście się zainteresować tym już zdecydowanie wcześniej. Tak uważam. Tak. Ja Bacia Adamczyka, wiesz, bo on zniszczył polski gang. Tak uważam. No. Kiedy to się wszystko posypało, co? No było nas 40 na samym początku. Jeździliśmy z Loganem na lawecie. A potem co? No, a potem Adamczyk założył polski gang. Kazał chłopakom ukraść klamki, dostali bany.